Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Dziś przed nami kolejny odcinek na temat alchemicznych ingrediencji, więc idziemy dalej w tym kierunku. Oczywiście staram się przedstawić wam te alchemiczne ingrediencje, które również tak naprawdę są wykorzystywane w czarostwie i które możemy wykorzystać do rzucania różnego rodzaju czarów czy do czynienia rytuałów. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę o aunie. Jest to naturalny kryształ. Bezbarwny taki. Który występuje w różnych miejscach na Ziemi. Pierwsze wzmianki o jego wykorzystaniu można już znaleźć w starożytnych Chinach, w Egipcie. Stosowali go także Grecy i Rzymianie, aczkolwiek jest współcześnie także wykorzystywany w wielu tradycjach ludowych, w tym także latynoamerykańskich, we spirytyzmu, w hoodoo i w podobnych. Na rynku właściwie są dostępne trzy rodzaje aunu. To jest aun glinowo-potasowy, najczęściej możecie go kupić. Aun glinowo-sutowy, który jest nieco rzadszy i bardzo rzadki aun glinowo-amonowy. Natomiast nie ma dowodów na to, aby starożytni jakkolwiek te trzy rodzaje aunu rozróżniali. Magicznie aun, będący właśnie takim, jak widzicie, przeźroczystym kryształem, łączony jest z symboliką światła i także łączony jest z oczyszczeniem i ze zniszczeniem. Uważa się też, że chroni przed wieloma siłami ciemności, aczkolwiek ja mam na ten temat własne zdanie, które za chwilkę rozwinę. Niemniej, jeżeli chodzi jeszcze o odrobinę historii, to kamień ten był używany także od niepamiętnych czasów przez różne rdzenne kultury. W rytuałach ku czci bogów i na przykład na północnym wybrzeżu Afryki był wykorzystywany, nadal jest do ochrony przed złymi mocami. Na przykład kawałek aunu, który jest umieszczony w palenisku, chroni dom przed złymi energiami. Był wykorzystywany też w rytuałach związanych z prośbą o deszcz, o dobre zbiory i mógł być też amuletem osobistym, szczególnie zwłaszcza dobrym dla dzieci. Do dziś zresztą istnieje takie zaklęcie, taki czar, że właśnie za kawałek aunu zaszywa się w czapce dziecka w celach ochronnych. Natomiast jak tak naprawdę działa aun i do czego jest wykorzystywany, a więc możecie go przede wszystkim wykorzystać do właściwie każdej formuły, aby wzmocnić jej moc i powiększyć jej efekty. Można go dodawać do kadzideł, do najróżniejszych mieszanek ziołowych, nawet do świec. Można go wykorzystywać w czasie czarów, właśnie rzucania czarów, na przykład spalając na węgielku. Jako środek oczyszczający może być dodawany do płynów do wycia podłóg, do wody do kąpieli, lub też na przykład kawałek aunu może być po prostu bezpośrednio przesuwany po ciele, by usunąć negatywną energię. I także aun jest stosowany w południowej Ameryce jako lekarstwo na susto, czyli na kradzież duszy. To tak mniej więcej, jak go możemy używać, a teraz może opowiem, na czym właściwie polega jego moc, bo to jest bardzo ciekawe. Mianowicie aun ma taką zdolność, że on tworzy pewnego rodzaju próżnię i tworząc tę próżnię neutralizuje wszystko, co wcześniej było w danym miejscu, więc również na przykład właśnie wszelkiego rodzaju negatywne wzorce lub rzeczy, których się chcemy pozbyć. A jednocześnie tworząc tę próżnię sprawia, że sami rozumiecie, że natura nie lubi, nie znosi próżni, natura nie znosi pustki, więc sprawia, że ta próżnia musi być natychmiast czymś zapełniona, dlatego bardzo często aun się wykorzystuje do tak naprawdę przyzwania różnych rzeczy, przyzwania mocy, przyzwania bogactwa, przyzwania miłości, przyzwania czegokolwiek, czego nie chcecie, ponieważ jeżeli stworzycie próżnię i intencją waszą będzie coś na tym miejsce wezwać, no to oczywiście ta próżnia zostanie przez waszą intencję natychmiast zapełniona. Ta zdolność tworzenia próżni też właśnie sprawia, że aun można wykorzystywać, tak jak już mówiłem, w różnego rodzaju mnogich oczyszczeniach, usuwaniu właśnie zarówno negatywnych bytów, jak i negatywnych klątw, zaklęć, efektów negatywnych czarów, no bo wszystkie one zostają tak jakby zanihilowane, prawda? Co jest bardzo ciekawe, aun też bywa wykorzystywany do zdejmowania złego oka. Istnieją takie rytuały, zwłaszcza one są popularne na wschodzie i tam są znane, na przykład w Indiach,
gdzie właśnie używa się całej jakby formuły ceremonialnej, do tego następnie kawałek ołmu się pali i ten spalony kawałek przyjmuje różne formy, różne kształty i właśnie po nich określa się, co tak naprawdę zadziałało na naszego pacjenta, czy były to właśnie duchy zmarłych, czy było to złe oko, czy były to jakieś rozgniewane bóstwa, czy jakaś klątwa, etc. Więc też myślę, jest to taka całkiem ciekawa metoda, aczkolwiek jest to też trudne do wykonania, ponieważ on, jak już mówiłem, tworzy tą pustkę duchową, więc właściwie osoba, która to wykonuje, działa w pewnego rodzaju pustce, co sprawia, że może być również podatna na ataki, bo tak naprawdę nie ma za bardzo żadnej własnej ochrony w postaci duchów, no oprócz ewentualnie ochrony wynikającej z wysokiej świadomości, którą się osiąga dzięki na przykład medytacji i pracy duchowej. Można powiedzieć, że działanie AUNU jest właśnie podobne trochę do działania błyskawicy na przykład, która właśnie gdzieś schodzi, uderza, prawda, niszczy to, co zostało, tworzy pustą przestrzeń. Dlatego jest on bardzo, myślę, dobrym wzmocnieniem do wielu zaklęć, do wielu czarów, zwłaszcza jeżeli chcecie wprowadzić nową intencję na miejsce starej. Zwłaszcza jeżeli na przykład coś działało jakiś czas, działało w sposób niewłaściwy, a wy chcecie jakby zmienić intencję, odnowić coś i usunąć tą starą, prawda, wprowadzić nowy wzorzec, to wtedy AUN jest naprawdę świetny. A zwykle właśnie, jeżeli dodajemy do jakichś proszków, kadzideł, zaklęć, no to go w większości przypadków proszkujemy, aczkolwiek oczywiście kryształy AUN można również dodawać do różnego rodzaju talizmanów ochronnych. No tak jak właśnie słyszeliście, że chociażby można dzieciom zaszyć taki kawałeczek w czapce, co chroni znakomicie, jak również można nimi po prostu przejeżdżać po ciele. I ludzie wykorzystują go, żeby chociażby w celach kosmetycznych, tak? On jest całkowicie bezpieczny, może się stykać z naszą skórą, nic się nie stanie, no ale też tak naprawdę poniekąd się wtedy energetycznie oczyszczają, ponieważ właśnie tworząc tą pustkę wewnątrz sprawia on, że ona zostaje jakby wypełniona tą negatywną energią, którą pochłania, prawda? I anihiluje. Także jest to bardzo ciekawy składnik. Spalony daje kłęby takiego białego dymu, aczkolwiek palony wydziela także różne gazy, więc najbezpieczniej jest go używać na dworze, ewentualnie otworzyć okno i używać go w przewiewie, tak? No dobrze, to właściwie tyle, co wam chciałem opowiedzieć o tym jakże ciekawym i interesującym krysztale. Ja natomiast na dzisiaj wam już dziękuję. Pamiętajcie o tym koniecznie, żeby dać łapkę w górę, jeżeli materiał wam się podoba. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować moją kuchnię, jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem tego nie zrobił, lub jeżeli po raz pierwszy oglądasz mój materiał, to zasubskrybuj Kuchnię Czarownika, ponieważ ja zawsze staram się przynieść wam coraz więcej jakichś ciekawych informacji, coraz więcej ciekawej wiedzy, która może jakby zwiększyć zakres waszego własnego kunsztu. Tudzież również staram się wam przedstawić magię od takiej strony, w której ona pomaga w życiu i czyni po prostu życie łatwiejszym. Więc pamiętajcie, że każde wsparcie dla mojego kanału, każda łapka w górę, każdy komentarz naprawdę, naprawdę ogromnie mi pomaga. Ja natomiast wam na dziś dziękuję i do następnego zaklęcia.